Cześć! Witaj w kolejnym filmie. Słuchaj, dzisiaj pokażę Ci bardzo fajną rzecz, a mianowicie pokażę Ci, jak możesz samodzielnie zmieniać kolejność kategorii. Mówimy tutaj o kategoriach wpisów. Domyślnie WordPress ułoży te kategorie według tego, jak tworzyła się je. Czyli najpierw, jeżeli była WordPressowa prasówka, to będzie tak. Jeżeli później zrobiać warsztaty, to będą kolejne warsztaty. To jest trochę do bań. Teraz pokażę Ci, jak to zhakować. W tym celu musisz pobrać wtyczkę Custom Taxonomy Order NE. Przetestowałam ją, działa, śmiga nie tylko u mnie, ale również u moich klientów, więc generalnie jest bardzo fajna. Zainstaluj tę wtyczkę, następnie ją włącz. Nowe ustawienia dotyczące tej wtyczki pojawią się tutaj. Kolejność terminów. No i tak, najeżdżasz na kolejność terminów, a następnie wybierasz sortu i kategorię. Jak widzisz, można tutaj sortować wiele rzeczy, w zależności od tego, co masz na swoim WordPressie i co wtyczka obsługuje. My zajmujemy się dzisiaj tylko sortowaniem kategorii. Więc wybrałam y, część sortuj i kategorię, i tutaj są moje kategorie. Mogę po prostu na zasadzie drag and drop Czyli łapię i upuszczam, zmieniać kolejność tych klocków. Można wybrać sortuj alfabetycznie, co jest chyba najmniej sexy. Lepiej to zrobić jakoś z głową, więc wybieram ucz się ze mną. Pierwsze, drugie pięć minut z WordPressem, potem kurs online. Jak chcecie, tak? Wiadomości, no tutaj możecie tym jeździć. Następnie robię, zapisz kolejność. I teraz bardzo ważna rzecz: w ustawieniach koniecznie musisz wybrać własna kolejność zdefiniowana powyżej. Jeżeli tego nie zrobisz, to oczywiście wybrana przez ciebie kolejność nie będzie działała. Na końcu klikasz, zapisz ustawienia i cieszysz się z dokonanych zmian. Te automatycznie zaczynają działać po odświeżeniu strony, więc wszystko jest tak, jak chcesz. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli jesteś na etapie, że nie wiesz, jak zainstalować wtyczkę, gorąco zapraszam cię do zapoznania się z moim e kursem WordPress dla Zielonych. Wejdź na stronę wpdlazielonych.pl i zobacz, czy ten kurs jest dla ciebie. Uczę między innymi tego, jak zainstalować wtyczkę, jak to robić dobrze, jak to robić z głową, jak szukać wtyczek i jak rozwijać swoją stronę. Więc do zobaczenia na wpdlazielonych.pl.